Witajcie! Właśnie wróciłem z naszej imprezy z Surstromingiem i Hakarlem na Wyspie Opatowickiej. Nie obyło się bez ofiar. Jak widzicie, upierdzieliłem sobie, no i to tak nawet porządnie, palucha, strugając patyki do kiełbas na ognisko. Na szczęście kolega miał taśmę elektryczną, także mam takiego bałwanka na kciuku. Zaraz sobie wymienię opatrunek. Co do samego Surstrominga i Hakarla, jak zobaczycie zaraz na załączonym filmiku, streszczeniu. No jest też live, ale live chyba trwa tam dwie, czy nie wiem, czy nie dwie i pół godziny. No to trochę długo, żeby się z nami męczyć. Na streszczeniu możecie zobaczyć, jak to wszystkim smakowało. Niektórym mniej, niektórym bardziej. Ach, niektórym tam próbował wracać, ale o dziwo nawet kolega prosił o dokładkę całego śledzia, wciągnął w całości. Także jak widać, to wszystko zależy od indywidualnych preferencji, ale jestem pod wrażeniem wszystkich znajomych, bo generalnie wszystkim weszło w miarę dobrze. Nie tak jak na tych filmach, gdzie niektórzy już przy samym otwarciu puszki ich tam odrzuca, no i muszą się posilać wiaderkiem. Tutaj całkiem dobrze poszło i o dziwo też Hakarl wszystkim w miarę wszedł. I myślałem, że tutaj będzie bardziej odrzucać Surstrominga, a generalnie wszystkim w miarę pasował ten smak amoniakowy, ale ważna sprawa. Miałem dwie puszeczki. Jest to coś, czego nie dostaniecie właściwie nigdzie wysyłkowo. Jedyny sposób to jest, żeby ktoś to, że tak powiem, przemycił z Islandii. W związku z tym, biorąc pod uwagę, jak wielki to jest unikat, no to może przyczynimy się do szczytnego celu. Wystawię to na aukcję, na Allegro, na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Także link tutaj znajdziecie poniżej do aukcji. Byłbym bardzo wdzięczny za udostępnienie tego filmu, za udostępnienie linku do aukcji. Niech to idzie na szczytny cel. A co do samej imprezy, no to zaraz możecie sobie tutaj zobaczyć streszczenie. Dobra, tutaj to najlepiej. Mamy małe grono. Bardzo mało. Odważnych jestem ja. Kamerzystę potrzebuję. Kto chce? Ja mogę być operatorem. Mogę być operatorem. No bo dobrze. Chyba trzeba otwierać. W porządku. To raczej trzeba nawet dokonać prezentacji najpierw. Czym się będziemy truli? Tu mamy troszeczkę Surstrominga. Jak widać, jest ładnie nabrzmiała. To ten bombaż jest charakterystyczny dla dojrzałości. Tak, tak, może prysnąć. To nie będą żarty. Ambrozją. Zobaczcie, to jeszcze tak jak za komuny, bo nie ma w ogóle piękne samootwieracza. Trzeba po prostu wbić tak w to jakiś scyzoryk. Tak. Mamy Hakarla. To jest dla odważnych. Ale mów, co to jest? To jest rekin z Islandii, rekin grenlandzki. Miniaturka, czy taki prawdziwy, duży? Nie, duży, duży rekin, który ma w sobie, jak to rekin, który nie sika do wody, tylko wydala przez skórę. Mocznik? No to się tam ten mocznik kumuluje i dlatego to ma taki specyficzny... A to no i oni to sifą gdzieś tam zakupują w ziemi, potem sufą 4 lata. 4 lata? Pokaż tego rekina. No i tego nie można normalnie kupić. Dzięki uprzejmości kolegi, znajomego z Islandii. Dlaczego nie można tego kupić normalnie? Nie wysyłają. Nie? Tak, to tak jak, więc... Może to tak jak jest trójką w Rumunii, że po prostu wszyscy pędzą. W kiosku z prasą, ale... W związku z tym bo nie przechodzi ten badań. No, ale kolega załatwił znajomi z Islandii, przylatywali, więc przywieźli i nie mamy. Nie musiał na lotnisku tłumaczyć? Nie wiem, czy nie musieli. Czy ty to otwierasz? Tak, otwieram to. Czujecie ten zapach? Czujecie, nie? No, to tak no, jak z chemikaliami trzeba. Ale Janki, ja myślałam, że ty to sam coś będziesz gotował. A ty o, faktycznie. Jakieś... Ale wali. Rybą wali. Oj, oj, oj. Są takie miejsca publiczne, gdzie po prostu ściana tak pachnie. Tak, tak, tak. Jest to przypomina ten lokal, który był kiedyś przy tym. Białko w moczu? Dobrze, dobrze. Ja już począłem od razu ten. No, to daj tego więcej. Daj tego więcej. Przypomina trochę skandynawskie te cukierki, które są z tym, z salmiakiem. Dobrze. To mamy to. Ja się okaże, że nie otwiera. Mam nadzieję,
Ja powiedziałem, Adze, dlaczego w ogóle to jest na zewnątrz? Czy jest szansa, że to wybuchnie? Rękawiczki nie, ale... Rękawiczki będą wpływ do wyrzucenia, nie? Tak, ale właśnie tak. Będzie eksplozja. Ale Janka... Poszło! Trafiony, zatopiony! O Jezus, o Jezu, jak to wali. Ja tam już podszedłem, dziękuję. Kurka do plania idzie. Bardziej z ropą naftową. Jesus. Nie, ja jeszcze nie. Ja idę na jakąś wielkości. Nie, to jest lepsze. To jest wieczne. Nie spodziewałem się, że to będzie aż takie. Ale no pytanie, co gorsze. Ja myślę, że to będzie taka stara makrela. Taka nie, zawsze to jest makrela. Makrela jest o tyle fajna, że jest lika. Znowu z takimi ogórkami kiszonymi, które nie wyszły i się robi takie ciapły. One są takie trochę ciapate. Tak myślałem. Nie wiem, by to było rasistowskie określenie. Ale wiesz, zapach nie czuję przez uszy. Wiecie co, gdybym wiedział, to bym jakieś ubrania robocze na siebie nałożył. Dobra. Wszystko prześmierdzi. Otwieramy. Nie, kurtka do kościoła. Nie, przepraszam, to niedzielna jest. No śledzik, no. No śledzik. Taki lekko smarowny. Dałko, musisz wziąć jeszcze, poczekaj, tak. Unieś. Jak szprotki olejem się zepsuły. Ale powiedz, o ja, to jest surowa ryba, tak? Flaczki ma to w środku. O, Jezus. O ja cię kręcę. To jest z flaczkami. Będę... Ja cię kręcę. Czekaj, żeby tego nie rozwalić. Ale to jest... Spotkanie. A jest bardzo ochowe. Dobrze, popatrzyliśmy, możemy to zamknąć. Może to? Może lepiej napijemy się za spotkanie w nowym roku. Nie, niech tak. Napięcie rośnie. Niech. Proszę, ci, którzy nie byli. Z dużą dozą nieśmiałości. Jak jesteś organizator tej imprezy, także... Ale jesteście pewni, że najpierw zapis smaka potem zachować? 8. Tak, tak, bezpiecznie. Nie, bo ja zrezygnowałam. Jedno słowo nie piję. Dobrze. No to wystarczy. Pierwotna denatura. Może dam. Na przykład. Słuchajcie, kochani. Po kielonku każdy. Kurka. No to ja za ciebie jedno nie piję. Dobrze. Jak to? My tu jesteśmy. Po co? Proszę. My jesteśmy tu dla przyjemności. Jesteśmy po to, żeby dać świadectwo. Tak jest. Tak, to ten. Wypijmy za to. Za prawdę. I za pomieszka organizatora. Także super idea. Fajnie, bardzo się cieszę. Od dawna myślałem, a jeszcze w zasób gronie. Znalazłem jeszcze dwie ryby. Rok zaczyna się z takim podobnym stylu ryba koreańska i ryba japońska. I japońską już znalazłem nawet na eBayu. Myślę, że... Ale to nie jest tak, że ma taką trującą wątrobę, że można po prostu zejść. Zrobić jako imprezę cykliczną. Brzmi to jak zapowiedź kolejnych części. Czyli szykuje się trylogia. Możemy zrobić palufek do góry. Po francusku. Czepa? A może jak beluga to paruski, nie? Całkiem niezła. Ale to słody czuć? Nie otrząsa, jak to mówię. Nie, to jest czuć delikatność. Ale jest z ziemniorów czy z zboża? Tak, to jest chyba grain. Dobrze. Ja tu nie podają. Ale podają, że najlepiej konsumować z kawiorem. Cholera, no, kawior to płynie. Kawior i nie tylko. Tam jest wszystko raczej. Mamy kawior nieobrany. Uwaga, uwaga. Dać ci talerzyk? Nie wygląda zachęcająco. On cię tak lekko ciągnie. Ryba dla prawdziwych bohaterów. Dla herosów. Wyciągnijmy. Może na talerzyk i to. Na talerzyk. O. Wypłynął. Nie musimy zjeść. No, nowy mógłbym prosić. Już nożyk, siostro nożyk. Proszę. Ludzie rzucą. Żywa czy?
No, masa ma coś tam odągiem ze stylą, nie? Pokroimy na takie ładne plasterki. Możemy to zrobić wspólnie na Daga raz. Dzwoni. Jak tam masz pomysł? Nie, no to solanką. Żeby kiść wszystko, to musi być solanką, nie? Jak to długo się, Janki, jeszcze raz powiedz, jak to długo się kisi? A, żeby było takie cudowne. Tego śledzia chyba nawet chyba nawet rocznie tylko. Natomiast rekina 4 lata wywiązają. Dobra. 4 lata. No to 4. Jeszcze stuletnie jajo mi to sprowadzi, będzie to będzie. Samko, jak chcesz, to towarzysko mogę również razem z tobą. Czy chcesz tam zrobić pierwszy? Proszę, proszę. Popatrzę na ciebie. Najbardziej zimno zrobiło. Ten bukiet. Jakokolwiek ten aromat. Bez chlebka? Bez chlebka. O, na prawdziwej twarzy. Wersja light i wersja hard. No to co, wszyscy naraz, tak? Nie, ja na was na razie popatrzę. Tak zindywidualizujmy. Poczekajmy. Dobrze nawet. No taki amfuła, tylko konsystencja może, trochę może nie czego się ubrać. Konsystencja nie bardzo. Obracaj poza kamerę, nie? No. Trzy. Doczekaj. Nie, przepraszam. Zbiorę szczepionkę. No bo mamy 4 kawalerów odważnych. Zdrowie, najlepszego. Dobra. Mocno słucha. Takie amfuła, tylko lepiej gazowane, nie? No. Dobre. Ja zaraz biorę drugą porcję. Straszne historie ludzie opowiadam na ten temat. Wiesz, mam wrażenie, że moją kuchnię... To jest tak zwany smak kuchni. Nabyty. Jeden podchodzi, inny mnie. Nie, no naprawdę dobre. Ludzie robią historię. Czy wystarczy ale... odgryźć całość i może jakąś ale co mówimy, cały tam? Tak, tylko serwetkę, żeby sobie tutaj... nałożyć. Nie. Tak, żeby się nie opowiadał. Czekajcie, gdzie jest? Dobra. Nagrywa się Andrzej? Tak. Ale to powinno być jak w tych filmikach, że za ogon potem wyciąga w same ten... ości, nie? Ości. Twardzie. Wiesiu, pokonał cię. No to nie, ja już taki nie jest. Mężu, gdyby cię zabrakło, to ja się tym panem zainteresuję. Nie. Ale muszę wam powiedzieć, że chyba mi się tamto nie nagrało. No, to powtórka. To drugiego. A tylko są frakcje, nie? Są frakcje stałe. Ale nie popijesz wodą z puszki. Wolę ten, jak to, islandzki przysmak? Właśnie, teraz może ten. Nie, uważam, nie, to jest bohater, potem... Hawida. Smakowało. Nie. Uważam, że to będzie jakiś w stałym moim menu, nawet świątecznym, ale tak okazji spróbowałem. Ale wiem. Po świątecznym... Od wielkiego dzwonu można ten. Ile zostało? No, jeszcze mamy całe 2 sztuki, czy nawet chyba 3. Jeszcze chwilę. No, nawet mamy 2 osoby. Oglądający na żywo. Także co? Teraz czas chyba na... Drugie cudo, ale drugie forma mi się bardziej podoba, to jest mniej to trzeba... konsystencja, jednak ta woda mnie też tak... No to też dam przykład. Mniej więcej odwagi... A coś polejemy jeszcze, czy jeszcze wszyscy mają? Możemy polać. Ja pytanie, tego, gdzie ja mam, to jest mój. Próbuję, to jest cytryn. To z widelczykiem, tak? A Janki, powiedz mi jeszcze raz, co to żółte jest? To żółte, aha, tamto, tak? Tak, to rękę. To rękę. Jaki, powtórz, jak się nazywa to komu drugie? Tego? To jest hakan. I co to jest? To jest rekin grenlandzki. No. Który był fermentowany pod ziemią, potem suszony, jakieś 4 lata proces cały trwa. No ale pozbywa go wtedy toksyny, bo normalnie jest trujący. W jakichś naczyniach to fermentują? Pytanie teoretyczne, czy masz taką wiedzę, że na przykład ktoś prosi o dokładkę tego?
Nie. Podobno wszystkich turystów tam torturują na miejscu tym. Natomiast lokalci za bardzo nie jadają. Ale to jest dobre. Chciałbym nawet wyprodukować takie coś, żeby inni nie... Jak ja to przed chwilą jadłem? A ty już próbowałeś? Nie, złe. Nie, teraz wziąłem. Jaka konsystencja? Bo wygląda jak takie kawałki kurczaka. Dobrze, takie... Może tak na początku taki lekki taki odruch, a potem... Aluśka, teraz już cię nagrywam, bo teraz mi tu odbija, więc... Bo ja nie umiem tego wbić. No twarz, zbliżenie na twarz. No jest taki posmak amoniaku. No jest taki posmak, ale... Powiedz coś. Ja próbowałem takie skandynawskie cukierki, które się nazywają salmiaki. To jest spoko. Można. Mają tam siarczan amonu. I są bardzo podobne. Tak wygląda, bo to są ich lokalne smaki takie, że oni się lubują w tym. Może nie no, tak smaku... pysem, nie? Ale... Ryba przypomina, znaczy, nie? Początek jest ryba. Bardzo dobry, później trochę pieczarkami. Posmak jest taki. Trochę to wygląda jak tofu. Nie jest to coś, co bym jadała codziennie, nie. Nie, śledzia bym zjadł, ale... No, nie. To nie wiem, kto to wymyślił, ale to mi bardziej smakuje jak ten śledź. Gumowate i nie do końca, nie. Ja myślę, że historia tego jest taka, że ktoś upolał rekina, nie chciał się spodzielić, zakopał w ziemi, później mu się przypomniało o ileś latach, nie? Tam generalnie w tamtych rejonach była bida i cokolwiek złapali. Zero waste. Jakoś dojść, jak to spożyć. Wszystko się wykorzystywało, nie? Co? Wykorzystywali wszystko. Muszę zagryźć. No, myślę, że ten, mam dwie kufeczki tego, biorąc pod uwagę, że tej jednej nawet nie skończymy, to myślę, że tą drugą wystawię na licytację na Wielką Orkiestrę. To jest do kwietnia, bo to chyba, chyba trzeba puścić do ludzi. No, powiem, niech inni mają szansę spróbować tej ambrozji. Na pewno w Polsce są takie grupy, które też organizują takie imprezy plenerowe. Przed świętami Alinka piekła pierniczki, podobnie pachniało, bo robiła na amoniaku. Na amoniaku pierniczki robi? Bardzo mięciutkie dzięki temu są. Na amoniaczki próbuję odtworzyć recepturę babci i jak na razie nie wychodzi. Ale nie tracą, nie robią się bez smaku. To też nie tracą za pan kolor. Ogień gasa. Śledzik zjedzony. Hakal zjedzony. Czas na ognicho. Spodnie upieprzone, tak. Fajnie tak dymem trochę się okadzić, nie? Taki dym, taki do wędzenia, taki sam raz. My się konserwujemy. W naszym wieku to już wypadało się konserwować. No nie mówcie, wy jesteście konserwy. W moim wieku. Jesteśmy postępowi. Czuję się młoda, nie będę się do jakiegoś naszego młoda, wieku. Młoda, wyzwolona. Nie, wyzwolona też od lat nie jestem. Byś nie musiał... robić to uważasz, nie? Nie, co powiedział? Wiecie, by się zajęło na uwadzie? Także na dzisiaj to tyle. Subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie, w szczególności udostępniajcie link do oferty na Allegro. Na dzisiaj to tyle. Hej!